przyjechałem na działeczkę, teraz gram z turą w Uno, a później lecę na fishing w Kra, 3 dni. Słuchajcie ziomki, zerknijcie na to. Jeszcze w zeszłym roku tędy płynęło koryto rzeki. Teraz jest to naniesione około pewnie 4 metrów piasku. Tu jest koryto rzeki główne. Tu było w zeszłym roku też koryto rzeki. Także uważajcie jak brodzicie, bo z roku na rok, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień te warunki w rzekach się zmieniają. Także jeżeli brodziliście, kiedyś tam mogło być pół metra wody. Dzisiaj może być tam wymytaryn na nawet do kilku metrów. Jest pierwsza ryba, okoń na Parkinsona. Piątka szczupaczek wziął na taki oto wobler. Jak wiecie jak on się nazywa, to napiszcie mi w komentarzu, bo znalazłem go w pudełku i nie wiem jak on się nazywa. Ok? To są właśnie uroki łowienia w płytkich rzekach, gdzie w miejscówkę pływają ci kajakarze i robią tam taki raban, że nie mogą przepłynąć. Po prostu was też to denerwuje, bo mnie na maksa. Słuchajcie, no niestety dzisiaj drugi dzień dobiega końca. Żadnej ryby nie udało mi się złowić, jedynie jeden kontakt z rybą. Był to prawdopodobnie, znaczy na pewno szczupak. Widać to po gumie, na której zostawił swoje ząbki. Ale niestety było tylko takie bam, bam, bam i ryba zeszła. Kolejnych rzutach już nie udało mi się je złowić, także jeszcze jutro jest dzień. Będę próbował, bądźcie czujni. Muzaczka taki rybonik.
gramy nad wodą w Uno, a później grill. Przyrody. Żegnam się z wami. Spędziłem 3 dni nad piękną rzeką, malowniczą rzeką. Technicznie bardzo trudną. Złowiłem 4 rybki, tak jak widzieliście. Cóż, miło. Nie zawsze kończy się łowienie z sukcesem. Kilkanaście godzin nad wodą przez te 3 dni. No i niestety, tylko 4 ryby. Także jeśli podobał się ten film, dajcie łapę w górę, naciśnijcie subskrybuj i dzwonek. No i bądźcie czujni, czekajcie na kolejny film. Elo!